To chlasz, przyznaj się. To jest każdy. Tak, przyznaj się, chlasz łódkę? A kto w Polsce nie chla? Chlasz łódkę? Przyznaj się. Chlasz łódkę? Chlasz. Czego mi przed chwilą ci powiedziałem. No i to jest prezydent Rzeczpospolitej. Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Wręczyć Andrzejowi w obecności Krzysztofa. Proszę bardzo. Ale to jego paczka, no co ty otwierasz? To masz. To Andrzejowi wręczyć. Kurde. O, jest list? Jest list. Co tam napisane jest? Pokaż. Pokaż. Dla Andrzeja Geremka proszę o przeczytaniu listu na filmie. To albo Andrzej czytasz, albo Krzysiek. Jak chcesz, to może Krzysztof przeczytać. Nie będę czytać. Daj, Andrzej. Chwila. Otworzy niech. Mogę otworzyć? Co, dzisiaj ciężko w robocie, Andrzej? Dużo roboty, co? No, czy wiesz, ja ci powiem, przypomnij, że nieletko. Ja wiem, że nieletko, no. Roboty jak... Czy ty myślisz, że korbę przypomnij? Ja pracowałem, to ja wiem. Roboty jak roboty, tylko wiesz, to pogoda. Nie, pogoda, no. Raz, Andrzej, ci powiem, pogoda dziś była dobra, ale przypomnij... Ja wiem, czy taka dobra. No nie wiem, gdzie byliście? Mrzawka. Nie? Całkiem. Mrzawka, no to jak teraz, o. A teraz nie pada. Dobra, wielmożny panie Andrzeju Geremek. Mam na uwadze pana nieliczone zasługi dla kraju. I Białostoku przekazuję w pana ręce ten oto orden. A gdzie orden? Aha, tam jeszcze. To najpierw jakiś... przeczytaj jeszcze. Nie wiem. Orden Odrodzenia Polski. Jest to najwspaniale. Nie, to tam tylko tego. Ja łożę nóż. Ten order, który najwspanialsze oznaczenie, jakie może otrzymać polski partiata na polskiej ziemi. Order, który panu przesyłam, należał do mojego świętej pamięci pradziadka, który był bardzo zasłużonym Polakiem. Potem wojnie walczył on z Niemcami w powstaniu warszawskim w 1944 roku. Za swoją odwagę w boju otrzymał ten order od Józefa Piłsudskiego. Wiele lat po wojnie mój zabrał order na pielgrzymkę weteranów do Watykanu, aby Ojciec Święty pobłogosławił ten wspaniały medal. Tam masz uszkodzony, tam nasz ukochany papież Polak, Jan Paweł II, wziął ten order w swoje ręce i święte ręce i powiedział: ten, kto nosi ten order, ten będzie wielkim Polakiem. Mój pradziadek przed śmiercią przekazał mi ten święty order. Powiedział, żebym kiedyś wręczył go komuś, kto był godny jego noszenia. Panie Andrzeju, moim zdaniem to właśnie pan, tylko pan zasługuje na to, aby nosić na sercu to wielkie oznaczenie, wykonane ze złota drogocennej kości słoniowej, stworzone przez Piłsudskiego, ucałowane przez papieża. Zgodnie z piękną świecą tradycyjną Orden Odrodzenia Polski otrzymuje każdy nowo wybrany prezydent naszej ojczyzny. To dlatego daję ten order właśnie panu. Ślę w intencji pana działalności. Uważam, że byłby pan wspaniałym prezydentem. Jest pan bowiem wielkim człowiekiem, rzetelnym, sprawiedliwym, który
kocha nasz kraj, Polskę, jest pan także osobą bardzo pracowitą, uczynną od wielu lat. Wykonuje pan piękne nagrobki, cieszące się oczy i serce kolejnych pokoleń Polaków. Nigdy nie uciekał pan pod pracą, nigdy nie był pan bezrobotny, zawsze był pan człowiekiem czynu. To są właśnie cechy, które powinien mieć prezydent Polski, któremu zaufałby miliony młodych ludzi. Ponadto jest pan osobą zasłużoną dla historii Polski. Białego Stok, patrząc na to, ile wysiłku i cierpienia na przestrzeni lat włożył pan w budowę lepszej Polski, muszę przyznać, że uważam pana także za męczennika. Tak, jest pan męczennikiem właśnie takiego, dlatego że cały czas spotyka się pan wiele, czas spotyka pana wiele cierpienia ze strony niegodnych ludzi, którzy jadą po panu jak masełkiem po chlebie. Co moje słowa, człowieku Wojciechu, J, ja mówię na kanale swoim, to ty wyrywasz tak jak PO, bo ty chyba należysz do PO. Jesteś niegodnym i uczciwym człowiekiem. Jeszcze zdrajcą narodu polskiego. Po chlebie. Jak prawdziwy męczennik. Cierpi pan na cały naród. Cierpi pan za cały naród polski. Te wszystkie cechy, które wymieniłem powyżej, sprawiają, że jest pan jedynym człowiekiem w Białymstoku, który zasługuje na to, żeby zostać prezydentem Polski. Pokaż mi butelkę tamto. Którą? Większą budkę. A co ty chcesz zrobić? Ja chcę coś pokazać. Kończy. I co jest? Niech w kolejnych wyborach kandyduje pan na prezydenta, a jestem przekonany, że młodzież doceni pana i z tym ordenem na piersi zasiądzie pan na tronie, w pałacu prezydenckim. Jestem pewien, że jak już zostanie pan prezydentem Polski, no na czele naszej armii pokona pan Putina. I czym król Zygmunt Stary przyjmie pan od niego hołd ruski na Zamku Królewskim na Wawelu, pozdrawiam pana czołem Wielkiej Polsce, Wojciech J. Panie Wojciechu. Ale to kto niby ma być tym prezydentem? Andrzej, tak? No niby... Panie Wojciechu, powiem tak. Andrzej, tylko nie przyjął mnie Andrzej. Andrzej jest oto taki prezydent. Pokazałem otwarcie, jak jest prezydent. Że to chra od doporu. Chraś do oporu. Zawsze na chraną. Dzisiaj masz tylko trzeźwą. Bo powiedziałem, żeby nie chrać. Przyznaj się sam, że chrać łódkę. To chrać. Przyznaj się. Tak, każdy. Tak. Przyznaj się, chrać łódkę. A kto w Polsce nie chra? Chrać łódkę. Przyznaj się. Chrać łódkę. Chrać. Czego mi przed chwilą ci powiedziałem. No i to jest prezydent Rzeczpospolitej. Dobra, to... Ja oferuję tego, nie, ja oferuję nie. tego prezydenta dla Andrzeja. Dobrze. I masz wypić. Dobrze, a ja przekazuję to dla Jacka. Masz wypić. Pokaż ten order. Pokaż ten order. Zaraz. Tu było 10 zł. Proszę bardzo. Żeby nie było. I zaraz damy otwierać ten. No, że weź, ciasno. Po co to masz tak. I prosiłem, żeby smaczy nie zakręcać. Można jakoś ścierkać. Czy sześciu żeby zakręcić, zakleić. Taśmę tak. Przetniesz taśmę, to wszystko. A to one wariaty. Byli wariaty, są wariaty. Nieprawda? Może to jakieś cenne coś, zobaczymy. To niby ze złota i z kości słoniowej. No, nie wiem. No, widać tu jakoś... Ale ten. A przepraszam ci bardzo, to jest ta... Ja tylko patrzę. Paczka. Patrz. Czyste kartka, przyjdzie się na mnie. No. Dalej czyste kartka będzie. Na pewno. Przyjdzie się też na mnie. Dawaj tutaj do... Żałujesz na mnie wziąć? Nie. O tu od razu śmieci. Tu jest posprzątane już tamte kartony. No. Dalej patrzę. Też będzie czyste kartka. Ale do czego ci te kartki pogniecione?
Przydarzą się kartki. Daj tutaj te śmieci, od razu wyrzucę. O, jest order. Uważaj, bo... Pieniądz leci. Dobra, no to... Gdzie poleci, proszę bardzo. Ty, tu... Faktycznie... Order. Order, ale... Ale nie Rzeczpospolitej Polskiej. No jak nie? Jak jest orzeł polski, no to jak? Dobra. Czy jakiej Rzeczypospolitej francuskiej? Będziesz nosił order? Andrzej? No, święta, nie? Chyba będzie. Ale to nie polskie, to Polonia. No to co? To z orzełkiem jest. I to jest komunistyczny. Dlaczego komunistyczny? A dlaczego komunistyczny? A dobrze, co jest? Że bez korony? Tak. No bo to pewnie starodawny. Przepraszam bardzo. Zawsze orzeł był w koronie, tylko korony mieli inne, a tu nie ma, ani tu, ani tu. Proszę bardzo. No bo proszę może, bardzo. Bo może jak... Proszę bardzo. Ale jest ta grafka do przypięcia. Komunistyczny orden. Pewnie. Człowieku, jak ty się nazywasz zaraz, ja powiem. Jest grafka do przypięcia, wszystko jest. Tu tej paczki był Wojciech? Tak, nie. Tak. Wojciechu. No i dobrze, no. Orzeł sobie latał, no i zgubił koronę, no. Wiesz miał to? Prawo, miał prawo. Śmiechu, Martę, że to twój dziadek nosi, chyba był komunistą. To tak. PZP-że służył, to tak, bo tak odznaczał orderami Jaruzelski. Dobra, Andrzej, podziękuj za paczkę, będziemy za otwierać paczkę, kolejną. I za order komunistyczny. Andrzej, dziękuję za paczkę dla Andrzeja z orderem komunistycznym.